Cześć Wam wszystkim, dzień dobry. Dzień dobry, masz Grażynka rację, dzisiaj jest dzień dobry i dzisiaj jest super gość i super temat. Tego gościa też tak wystarałam, żeby go dorwać o 8.15, ale po starej znajomości TVN-owej udało mi się. Ja już czeka w poczekalni, widzę, że wstał, broda zapuszczona, jest, ale poczekam aż... O, słychać go, nawet się śmieje z drugiej. Nie jest zmutowany, więc go słychać. O, a teraz go wyciszyłeś. Wyciszyliśmy Piotrka. Piotrek, masz jeszcze za 3 minuty, niech się wszyscy zbiorą. Ja się z wami też przywitam jeszcze raz. Cieszę się, że jesteście bardzo. Cieszę się, że jesteście. O, Iza Rzecznik była o 6 rano. Iza, zawsze można do ciebie liczyć o tej porze. Jak nie masz do kogo zadzwonić o 6, to zadzwoń do Daniela. On już wstaje o 5, on teraz o 5 wstaje, robi swoje praktyki duchowe i inne. Od rana tutaj działa. Coś wam chciałam powiedzieć. Chciałam wam powiedzieć, że moje bluzy z kawką są już w sklepie. Część z was już tam była, bo wczoraj weszliście na nasz sklep. Ja nie bardzo umiem reklamować te sklepy, ale wczoraj zrobiliśmy rano zdjęcia z Danielem właśnie w tych bluzach. Ale jakbyście chcieli takie bluzy z naszą kawką, z naszą kawką, to ona jest w naszym sklepie w 2 rozmiarach, ten jest mniejszy, ale też jest duży i jest jeszcze większy, dużo większy, jest w kolorze niebieskim, fioletowym, tam taki ciemnogranatowy to jest fioletowy, taki bakłażanowy, ładny bardzo kolor. Będę codziennie się stroić wam w te bluzy, żebyście wiedzieli, będę was z tym ptakiem tutaj bodźcować. Także jak chcecie, to zajrzyjcie, może pod choinkę komuś kupicie, kto jest fanem na przykład kawki. Dziękuję bardzo za piękna fryzura. Przed chwilą wyszłam spod prysznica. A co tam u was słychać? Powiedzcie, jak tam, co dobrego zrobiliście dla siebie ostatnio, bo ostatnio dawno nie pytałam, co dobrego zrobiliście dla siebie. I czy macie już choinkę? Ja mam choinkę, nie mogę odwrócić tutaj, bo teraz to już mam taki sztos, zobaczcie, z tym technicznym tutaj całym zapleczem. Jakość, po prostu czujecie w ogóle tą jakość, światło poustawiane. Mam, wczoraj kupiliśmy jakieś jedną albo dwie lampy, znaczy jeden statyw, jedną lampę kupiliśmy jakieś, żeby tutaj było, żeby się jeszcze lepiej oglądało, więc jestem tu po prostu porozstawiana w salonie. Ale kupiłam, słuchajcie, mam piękną choinkę w tym roku. No jest żywą choinką, ale jakoś tak po prostu u mnie zawsze były żywe choinki i pachniało choinką w domu. Podobno to, że jest w donicy, to nic nie działa, bo one i tak podobno są wyrywane z ziemi, ale nie wiem. Niektórzy piszą dobrze, chciałam, ale jest problem z wpisaniem kodu pocztowego. Słyszysz, Daniel, że nie można kupić bluzy, bo jest problem z wpisaniem kodu pocztowego. Sprawdzimy. Zwolniliście, jesteście bardziej uważni na swoje potrzeby. Ktoś znowu z Londynu, ja wczoraj miałam live'a z dziewczyną, która z Agą, on jest na moim Instagramie właśnie, która mieszka pod Londynem i rozmawiałyśmy też o Polonii Wielkiej Brytanii, więc jeśli ktoś z was jest właśnie z Anglii, to niech sobie posłucha, bo tam trochę było o was, jak żyjecie, za czym tęsknicie. Mamy choinkę od 1 grudnia, Irlandczycy już w listopadzie stroją, nawet uwielbiam klimat, tak, to jest super, klimat świąt. Są pachnące choinki bez donic. Jakie choinki bez donic? Pachnące. Londyn, pozdrawiam z Irlandii. Co dobrego, usunęłam i zablokowałam 200 nic niewnoszących osób na Facebooku. To jest też coś dobrego dla siebie. Niektórzy byli na... Jestem zainteresowana Polonią z Anglii. No to jesteście na Instagramie, wczorajszy live z wieczora. Ja go muszę chyba zaakceptować. Ja muszę go zaakceptować, to on dzisiaj wpadnie, to możecie sobie posłuchać. To było dla wszystkich tak naprawdę, ale... A dzisiaj wieczorem, zanim już Piotrka wpuszczę, to tylko chciałam wam powiedzieć, że zaprosił mnie kolejny raz Filip Cembala, któremu nie mogłam odmówić, którego uwielbiam, jak wiecie, do siebie, do tej poczuwalni, ponieważ ja jestem gościem u niego 12 stycznia na jego lowizmie w Koszalinie. Filipa też zaprosiłam do nas jeszcze raz, no bo jest totalnie wspaniałym człowiekiem, ale też robił, słuchajcie, bardzo fajne wydarzenie 12 stycznia. Będzie Joasia Kołaczkowska, ja, Ewelina Stępnicka i profesor Tomek Sobierajski. I właśnie wszyscy specjalnie dla Filipa tam jedziemy.
Filip będzie śpiewał, będzie wodzirejem. O właśnie, lowizm. On chyba przez W to pisze, wiesz? W Koszalinie z Filipem Cembałą, tam w jego ukochanym teatrze. Więc jeśli ktoś nie ma planów, a chciałby się z nami spotkać, to myślę, że to będzie dobra okazja, że w sensie nie tylko na scenie, bo my tam przyjeżdżamy, żeby po prostu spędzić weekend. Więc jeśli ktoś chciałby z nami pobyć, posłuchać, myślę, że Filip tam czary mary zrobi. Dobrze, zrobi czary mary na scenie. Więc jeśli byście nie mieli planów, to was zapraszam. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Kanada też jest super. Słuchajcie, dobra, nie będę przetrzymywać Piotra Mosaka, którego wyrwałam z objęć pewnie swojej żony, z którą jest, raz zapytam, czy 30, 40, czy 100 lat. No oczywiście, jak sobie myślałam, o czym ja z Piotrkiem porozmawiam, a Piotrek na swoim Instagramie też nagrywa różne filmiki, w ogóle dużo mówi też o związkach, o parach. Jak wiecie, Piotrek był, to nie jest najważniejsza informacja o nim na pewno, ale był też jakby zapleczem merytorycznym, był psychologiem w wielu programach, ale przez dłuższy czas był w ślubie od pierwszego wejrzenia, więc jak go zaraz nie kojarzycie, na pewno go kojarzycie, to i tak skojarzycie. I tam przygotowywał te pary wszystkie i tam je prowadził. A poza wszystkim robi dużo rzeczy związanych właśnie z terapią par, ze związkami, ze szkoleniami. No jest mądrym facetem i może cię już Piotrek zaproszę, skoro tak opowiedziałam. My się znamy ze 100 lat, widywaliśmy się właśnie w telewizjach różnych, nie wiem czy tylko Cześć, czy tylko w Dzień Dobry TVN, ale się widywaliśmy na kanapie często i tak dalej, więc jak tak też kojarzę, że z Piotrkiem zaczynałam w tej telewizji się wymądrzać. A jeszcze podobnie było, bo mój były mąż też był, jakby jest psychologiem, a twoja żona też jest psychologiem, więc zawsze myślałam takie, jedno małżeństwo przetrwało, inne nie przetrwało, ale twoje przetrwało już ile lat, Piotrze? No 31,5. 31,5, więc myślę, że to jest taki człowiek, który ma coś do powiedzenia, słuchajcie, w ogóle jak to zrobić, wszystko. A ja cię tak zapytam na początek, czy wam przeszkadza, czy pomaga to, że jesteście psychologami, takimi dobrymi psychologami, w sensie, że naprawdę kumacie, o co chodzi w psychologii? Ja myślę, że to może przeszkadzać oczywiście, natomiast nam nie przeszkadza, nam pomaga, no bo jakby staramy się wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności do tego, żeby chociażby się dogadać, a nie się kłócić o rację na przykład, bo wiemy jako psychologowie, że albo racja, albo relacja, więc potrafimy wyciągnąć wnioski. Tak, no. A wasze dzieci ile mają lat? Bo macie chyba trójkę, prawda? Trójeczkę mamy, to może powiem, bo oni zimowi są, czyli styczeń, luty, czyli w najbliższym roku, za chwilę najstarsza córka skończy 28, średnia 22 i syn 17. I syn 17. A zauważacie, jak zmienia się wasza relacja? Przepraszam, że tak się odnoszę, już nie będę zaraz pytać tylko o twoją relację, ale też czasami się na nią powołujesz, jak zmienia się wasza relacja w kontekście dorastania waszych dzieci, dorastających dzieci wychodzących z domu? No na pewno uczymy się cierpliwości coraz większej, tego co się dzieje, jak znosić pewne rzeczy, jak akceptować wiele spraw. No, dwie córki już nam się wyprowadzają powoli, czyli już mieszkają oddzielnie, bywają tylko u nas, więc jakby to też się robi puste gniazdo w jakiś sposób, a się okazuje, że najbardziej przeżywa nasz syn, który był tak, bo oni mają pokoje obok siebie i zawsze tam wieczorami gdzieś było zamieszanie, grali, śmiali, biegali, a on teraz jest porzucony i samotny, więc to jest ten najtrudniejszy aspekt dla niego, dla prawie 17-latka, bo oni mają strasznie fajną relację, bo różnica między nimi jest tak duża, że nigdy nie rywalizowali, nigdy tam nie byli porównywani, więc po prostu trzymają się jak taka banda i już zawsze wszystko razem i konsultacje, i dyskusje, i śmiechy, i wygłupy. I teraz on jest sam, więc dziewczyny go zapraszają do siebie, i on czasami po szkole próbuje tam do nich się dostać, jak mniej roboty ma, jak jest mniej treningu. I oni sobie tworzą swoją społeczność, wow, którą my się nie wtrącamy. Ale to nie jest takie oczywiste, szczerze mówiąc, bo może to jest kwestia płci, może to jest kwestia wychowania, może to jest kwestia genów, ale 17-letni chłopak mógłby też odczuwać ulgę, jakby one sobie poszły już z tego domu. To jakby jakoś wspaniale, że wam się udało.
tak cudownie mieszają. Oni potrafią oglądać jedne filmy, grać w jedne gry. Mój syn grywa czasami, jakieś tam, ja nawet nazw nie znam, te swoje gry. Ja pytam, a z kim dzisiaj grasz? Tam koledzy z treningu czy coś? A nie, nie, dzisiaj z Melki, kolegami, średnio 26. Więc jakby spoko. No dobrze, to słuchaj, no to jak ci się udało, powiedz, czy ty masz jakieś, pewnie tu będą pytania zaraz i tak dalej, bo to jest taka społeczność bardzo zaangażowana. Cześć, mówi, że cię źle słychać, ale ja cię słyszę, ja chociaż... Mogę, tu mam ten mikrofon, mogę trzymać go bliżej, może będzie lepiej. Teraz trochę lepiej. No właśnie, ale powiedz, czy ty, no, im starszy jesteś, a jesteśmy razem coraz starsi, im bardziej tak się pracujesz z ludźmi, przyglądasz się i tak dalej, czy masz jakieś jakby swoje przemyślenia dotyczące relacji, które są nie lada wyzwaniem w naszym życiu, w tym świecie, w którym nam przyszło być. Pracując ze związkami tyle lat, prawie 30, jest coś takiego, że tak jak szkoliłem wiele lat, szkoliłem z komunikacji, asertywności, to po paru latach miałem wypalenie, bo już myślałem, że wszyscy wszystko wiedzą, jak można uczyć od podstaw. Kolejny tam 10. rok wszystkich, więc od paru lat jakby nie szkolę, trochę wykładam. Może znowu zacznę szkolić, bo to wiesz, są takie sinusoidy z nami w tym naszym zawodzie. Natomiast zauważam coś takiego, że przerażające w jakiś sposób jest to, że mimo tego, że psychologia poszła do przodu, internet poszedł do przodu, są podcasty, książki, filmy coraz fajniejsze, takie psychologiczne, obyczajowe, wciąż ludzie popełniają te same błędy, wciąż się kłócą o takie głupoty, o takie duperele, gdzie naprawdę jest szkoda czasu, energii, życie tak szybko przemija, mamy tak mało czasu na miłe chwile, na miłość, na bliskość, na czułość, na troskę, a potrafią się obrażać kobiety, mężczyźni lat 40, się obrażają tak naprawdę na siebie, milczą 3 dni, tydzień, no to jest jakiś koszmar. Co z tego kto ma, oprócz ich, nie wiem, napompowanego ego i nosa na kwintę, jakby, tak jakby ludzie nie chcieli żyć, no bo obrażanie się to nie jest życie, mamy tę osobę, w jakiś sposób mamy do niej uczucia, kochamy się, chcemy być razem, ale nie, to ja się teraz obrażę, no i co? No i co? No właśnie, ale wiesz co, to ja skoro sam wywołałeś taki temat obrażania się, to jest bardzo trudne dla partnera, kiedy spotykamy kogoś, kto się obraża, bo to nie jest tak, że on się raz na jakiś czas obraża, tylko to jest jakieś nawykowe, powtarzające się w komunikacji, a właściwie w zablokowaniu tej komunikacji, ale obrażanie się ma jakąś funkcję w ogóle w relacji. Po co ludzie się obrażają? No obrażanie jest karą. Po pierwsze, my możemy się poczuć źle. No, bo o coś prosiliśmy, czegoś oczekiwaliśmy, nie zdarzyło się, albo ktoś zrobił odwrotnie, albo nam na złość, lub myślimy, że na złość, bo pamiętajmy, że nasze odczucia to nie jest rzeczywistość, bo myślimy, poczuliśmy się urażeni, myślimy, że nas uraził, że zrobił, czy uraziła to specjalnie, a nie zawsze tak jest. I to jest ta pierwsza emocja. Oczywiście mamy prawo w tym momencie powiedzieć, jest mi źle, jest mi przykro, czy właśnie chciałaś mnie obrazić, zrobić mi przykrość, no parafraza, super narzędzie, którego nikt nie używa i mamy wyjaśnienie. Natomiast no, to są te pierwsze emocje. Pamiętajmy, że na emocje no, nie jesteśmy Dalai Lamą, czy tam super jakimś medytującym filozofem, no nie mamy wpływu na taką pierwszą reakcję. Bodziec, reakcja, emocje buzują, jest wkurzenie, irytacja, zdenerwowanie, jest nam przykro, ale emocje trwają te pierwsze chwile. Specjaliści niektórzy mówią, że już po kilku sekundach to, co będzie się działo, to jest nasz wybór. To już nie jest ta emocja, bo mamy tę głowę po to, żeby przeanalizować, co się stało, po co się stało, co ja z tym teraz zrobię i wybieram 3 dni się nie odzywać. Wybieram to, a to wybieranie to już jest manipulacja, to jest kara milczeniem, to jest uważanie, że ja mam prawo, to jest odbieranie praw drugiej osoby i w tym momencie zaburzamy w ogóle relację. Relacja jest równorzędna, mamy te same prawa, ale jeżeli my się obrażamy i stosujemy karę i chcemy coś wymóc, coś na siłę, to znaczy, że już nie jesteśmy w takim sprawiedliwym, uczciwym, równoprawnym związku, tylko uważamy, że nam wolno więcej i to jest bardzo niefajne.
No właśnie, wiedziałam, że padnie od razu pytanie, to co z tym zrobić? Obrażanie, karanie, cisza, jak to przetrwać? Ile kolejnych szans dawać, kiedy próba podjęcia rozmowy nic nie dają, bo spotykasz ścianę milczenia? Ja też mi się zdarzyło być z taką osobą, która się obrażała, to powiem ci, że to chyba była najgorsza relacja, w jakiej byłam, bo naprawdę człowiek, rozumiem was, że człowiek czuje się kompletnie bezradny, ponieważ ta druga strona milczy. Co zrobić, jeśli, wiesz, no wiadomo, można się rozstać, znaczy to trzeba się rozstać, no ale czy coś możemy zrobić jeszcze, zanim się rozstaniemy? Ja proponuję na początek zawsze różne działania, które są niestandardowe. Czyli przestajemy się zachowywać tak samo jak co dzień, bo ta osoba, jeżeli to stosowała, to liczy, że no ja jednak przeproszę, nie wiem za co, zacznę być uległy, zacznę się słuchać, spełniać wszystkie wymagania i potrzeby i tak dalej i jakby będę miał poczucie winy. Po pierwsze musimy zawalczyć z poczuciem winy. Jeżeli faktycznie zrobiliśmy coś z premedytacją, no to jest to świństwo z naszej strony, więc mówimy przepraszam, popłynąłem, chciałem coś zrobić, odreagować, zemścić się i tak dalej, było to głupie, przepraszam. Jeżeli było to natomiast niezamierzone, tylko przypadkowe i nie działałem z premedytacją, no to mówię, bardzo cię przepraszam, że źle się poczułaś, ale naprawdę nie miałem złej intencji. I przepraszamy raz, bo tak naprawdę nie musimy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, no jakby jak mówimy dzień dobry, to mówimy raz dzień dobry, a nie o witam państwa, dzień dobry Gosiu i za 5 minut powiem o witam państwa, dzień dobry Gosiu. No to jest kompletnie bez sensu, tak samo jest z przepraszaniem. Przeprosiłem, kropka. I w tym momencie, jeżeli to nie przynosi efektu, zaczynamy robić cyrk. No bo ta osoba robi cyrk, obraża się, tak nie wygląda związek, więc my zaczynamy się tym bawić. Słuchaj, mam taką prośbę, wiesz co, to ja dzisiaj wyskoczę z koleżankami, a ty posiedzisz z dziećmi, prawda? Milczysz, czyli się zgadzasz, super, to nara. I przeginamy, przerysowujemy to wszystko, żeby konsekwencje tego milczenia poniosła ta osoba. Albo siadamy i czytamy na głos książkę. Wiesz co, o właśnie, kiedyś prosiłeś, muszę się przygotować, bo kiedyś będziesz stary, i w szpitalu będziesz leżał pod kroplówką, będę ci czytał książkę. Wiesz co, poćwiczę głos, poczytam ci książkę. I czytam książkę, robimy coś idiotycznego, robimy coś, żeby tę osobę pobudzić. Czyli po pierwsze mówimy, że milczenie oznacza zgodę, więc jedziemy po bandzie. I że zgadzasz się. Boże, cudownie, że się zgadzasz. No kochana, jesteś cudowny, jesteś wspaniały. Boże, milczenie oznacza zgodę. Nikt nie ma takiego partnera. Ja, Boże, z tobą życie jest wspaniałe. Na wszystko się zgadzasz? Lub robimy idiotyczne rzeczy, żeby coś przerwać, robimy coś odwrotnie, nie jemy tego, co trzeba, przygotowujemy nie tą koszulę, prasujemy, żeby ta osoba się odezwała. Mhm. I tak naprawdę bardzo lubię zasadę trzech, bo ja rozumiem, jeżeli to się zdarzy raz na, nie wiem, 2-3 lata, tak. I tam, gdzie faktycznie przekroczyliśmy. A jeżeli to się dzieje raz na 2 tygodnie, raz na tydzień, to znaczy, że ta osoba po prostu nie cieszy się, nie żyje z nami, tylko jakby skupia się na tym obrażaniu. Więc wtedy zasada trzech. 3 ciężkie i trudne obrażania i brak komunikacji, bo ta osoba ma prawo powiedzieć, słuchaj, jestem tak wkurzony, że nie chcę dzisiaj rozmawiać. Wrócimy do tego jutro lub pojutrze, bo muszę zebrać myśli, o co chodzi. Okej, w takim razie mówię, dobrze, ale jutro spytam, czy już ci przeszło. Jest drugi dzień, mówię, już ci przeszło. Nie, jeszcze nie chcę rozmawiać, muszę poczekać do jutra. Dobrze, drugiego dnia, okej, możemy porozmawiać, tak, wyjaśnijmy lub się przeprośmy, idźmy dalej. Natomiast jeżeli to jest ostentacyjne, wiesz, o Szrek, zraniłeś mnie do głębi. I my te 7 dni milczymy, jak pan i władca. A królowa świata, królowa lodu, a świat ma się dziać, no bo ta osoba obrażona oczekuje, że świat będzie się dział. Więc my właśnie mamy pokazać, że jak się obrażasz, to świat nie działa. Jest taki fajny dowcip, jak to obrażone małżeństwo, obrażony mąż pisze żonie kartkę. Obudź mnie jutro o 7, bo muszę być wcześniej. Budzi się rano o 10, patrzy, a obok niego leży kartka. Wstawaj już 7. Bardzo dobrze. Nie dajmy się. Kto mieczem walczy, ten od miecza ginie. Natomiast jeżeli to jest naprawdę intensywne, naprawdę czujemy, że nas tam nie ma, tylko to ego wypełnia całą przestrzeń, no to mówimy 3 razy ci na to pozwolę, za 4 razem się wyprowadzam. I nie ma przerwy.
bo nie o to chodzi w związku, żebyśmy siebie karali, manipulowali, jakby zmuszali do czegoś, naciskali. Jakby, no to musi być równoprawne. To nie jest tak, że ktoś może być sędzią, ktoś może być katem, a my musimy się poddać wszystkiemu, co się dzieje. No czasami też jest tak, jak piszecie, zgadzam się z wami, że partner się obrazi, a nie chce powiedzieć dlaczego, co zrobiłam, że się obraził. Czyli to jest w ogóle już taki bym powiedziała, to właściwie to jest przemoc, Piotrek, kiedy ktoś... Ale uwaga, jeżeli pytamy, co zrobiłem, to wpędzamy siebie w poczucie winy. On nie ma prawa się obrazić. To nie jest ważne, co ja zrobiłem. Niech mi powie, jesteś głupią wariatką, lubię to, głupia wariatka, jakby była mądra, nie? Ale może są mądre wariatki. I po prostu nieważne, nie obrażam się, tylko mówię, co ci odwaliło, ja tak nie chcę, nie podoba mi się, jest mi przykro, niszczysz moje zasady, moją hierarchię wartości, obrażasz moją rodzinę, cokolwiek, wyrzuć z siebie, ale jeżeli nie mówisz, mam cię w nosie. Tak. I też chyba to nie jest ważne. Pytał, nie będę miał poczucia winy. Też chyba ważne jest, żeby próbować pomyśleć sobie, że to nie jest o mnie, znaczy to nie jest mój problem, że ktoś się obraził, bo dokładnie my najczęściej robimy tak, że co ja zrobiłam złego i jeszcze jak trafia na osobę, a wiele z nas ma taką, jak to Sylwia Kocoń mówi, ranę odrzucenia, czyli boimy się bardzo odrzucenia, a milczenie jest totalnym odrzuceniem, no to zaczyna się, wiesz, ta kula śnieżna, która powoduje, że komuś lęk rośnie, no bo co ja zrobiłam? Boże, on mnie odrzucił, co ja zrobiłam? Czy mogę coś jeszcze zrobić? Zrobiłam kolejny raz i nic. Nie zasługuje na karę, bo naprawdę no, karę mamy w kodeksach. Jeżeli coś zrobiłem z kodeksu, to należy mi się kara związana z prawem. A jeżeli sobie żyjemy, miałem swoją potrzebę, nie wiedziałem, że coś robię nie tak. No naprawdę to nie zasługuje na karę, tylko na rozmowę. Taką miałem kiedyś fajną klientkę, ciut starszą panią i gdzieś wywiązała się rozmowa o obrażaniu. Ona mówi, ja zawsze jak ktoś, czy w pracy, czy gdzieś, to tak patrzę z politowaniem i mówię, obraziłaś się? No wiesz co? Obrażają się tylko chłopcy stajenni i panny służebne. No ale proszę cię bardzo, obrażaj się. Tu właśnie niektórzy piszą, a co zrobić, jeśli obraża się tak przyjaciółka? No chyba to samo tak naprawdę, no bo relacje bliskie mamy i z dziewczynami, i z chłopakami, i z partnerami. Przyjaźń to jest coś takiego, że mamy tam prawo powiedzieć wszystko, bo my nie jesteśmy w relacji, gdzie musimy tworzyć życie, razem iść na zakupy i wychowywać dzieci. Ale przyjaciela mamy od tego, jak pisał Bolesław Prus, że przyjaciel jest jak lustro, w którym widzimy niewidoczne dla nas fragmenty naszego fraka. Więc jakby ten przyjaciel ma powiedzieć, stary, powaliło cię, a ja się na niego nie obrażam, tylko mówię, dzięki, że mi to mówisz, bo nie przyszło mi do głowy, że takie to może być. A jeżeli się przyjaciółka, przyjaciel obraża, no to znaczy, że nie są przyjaciółmi, tylko wykorzystują nas do czegoś i mamy grać w ich grę. A przyjaźń to nie jest żadna gra, tylko bycie też razem, akceptacja. Obrażanie się to jedno, ale my tych takich błędów powtarzających się, bo może tutaj chodzi o to, żeby znaleźć coś, co też dotyczy was, jest znacznie więcej. Prowadziłeś te szkolenia, właśnie często mówisz o tej komunikacji. Co jeszcze my robimy? Jakie my błędy jeszcze popełniamy właśnie w relacjach? Kolejnym błędem to jest to czytanie w myślach, ta nadinterpretacja, czyli zachowałeś się, zachowałaś się jakoś i ja już wiem. Ty zrobiłeś to po to i po to. I tu tworzę już sobie całą historię, a ktoś w ogóle nawet nie wie, o co chodzi. Zrobił coś odruchowo, albo powiedział to inaczej, tylko nie było słychać. Więc ktoś już usłyszał coś, co chciał i buduje scenariusz, albo prowadzi dyskusję w głowie. Naprawdę, jak pracujesz z ludźmi, też pewnie miałaś do czynienia z tym, że rozmawiamy we trójkę i nagle jedna z osób odpowiada na słowa, które nie padły. Ja mówię, zaraz, ale pani odpowiada na pytanie, którego nie było. No tak, ale on pewnie pomyślał, ale on tego nie powiedział. No tak, 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 ale ja już wiem, o co mu chodziło, więc ja mówię, przepraszam bardzo, ale moglibyśmy się skupić na słowach, które padają, a nie które pani prowadzi dialog we własnej głowie, czy pani w ogóle nas tu potrzebuje, no pani, pan, bo to nie ma znaczenia, jaka jest płeć, ale no po prostu nie budujmy tych scenariuszy. Ja mówię o tej parafrazie, bo to jest piękne narzędzie, którego uczę każdego i myślę sobie, że nawet tutaj związków, które wychodzą ode mnie, 5-10% stosuje, a to jest genialne narzędzie, przypominając, parafraza, to jest jakby powiedzenie swoimi słowami, co się tu dzieje.
Czyli ktoś coś do mnie mówi, partnerka, ja mówię, przepraszam bardzo, bo się jakoś poczułem, czy właśnie powiedziałaś, że jestem taki, siaki, owaki, czy chciałaś mnie obrazić? I zanim zareaguję, dopytuję, czy mam powód. I druga strona ma w tym momencie czas i powiedzieć, tak, a masz, okej, dobra, ale nie zły z ciebie drań, lub nie, co ty gadasz, w ogóle nie miałem tego na myśli. Aha, bo chciałem zareagować na coś, co sobie zinterpretowałem, co sobie poczułem, że takie jest. Natomiast faktycznie nie miało miejsca. Czyli parafraza jest cudownym narzędziem, zanim wybuchnę, zanim się wścieknę, zanim mi się zrobi przykro. To mówię, przepraszam bardzo, o co tu chodzi? Naprawdę chcesz to powiedzieć? Bo ja to odebrałem tak i tak. Nie, nic takiego nie mówię. Powiedziałam to i to, bo mam na myśli to. Aha, okej, dobra, zatrzymajmy się na chwilę, emocje mi opadną, bo już myślałem, że naprawdę już mi jedziesz po bandzie i potrzebuję chwili. Parafraza, no genialne, no nie ma nic prostszego tak naprawdę i rzadko kto stosuje. Kasia pisze, że ja te dialogi w głowie nazywam fake evidence, wyobrażenia w głowie, na które nie masz potwierdzenia. To trochę tak jest. Tak, ale bardzo wiele osób żyje w tym swoim świecie, bo my budujemy coś i to jest takie smutne. Ja pamiętam taką historię, kiedy przyszła kobieta i narzekała na tego swojego męża. Ja to sobie to powtarzam, no bo my też pracujemy na materiale, który nam się daje, my nie jesteśmy sędzią do rozsądzania, kto ma rację albo kto mówi prawdę, kto kłamie. No i myślę sobie, że zawsze, nawet jeżeli połowa jest prawda, no to fajnie nie ma w tym małżeństwie. Ja mówię, czy prowadzi tego męża? No i ona przyprowadziła takiego, no w cudzysłowie oczywiście, troglodytę, można by powiedzieć, który walnął się na kanapę, patrzył w sufit i prawie wyglądał, co ja tu pipip robię. Tak, no i zadaje pytania, jakąś tam sytuację, żeby właśnie rozpoznać motywy, jak między nimi jest. No i kiedy ja mu zadaję pytanie, ona odpowiada, więc ja mówię, bardzo panią proszę, to jest takie ćwiczenie, 3 minuty ciszy, nie wiem, czy pani da radę, ja porozmawiam z pani mężem. Na co on, jak już ona się zamknęła, mówi, ale po co ja mam odpowiadać, kiedy ona wszystko lepiej wie? I on zmuszony przeze mnie, żeby wyjaśnił, o co mu chodziło, jakie on miał intencje, powiedział coś kompletnie innego niż ona. Na co ona powiedziała, tak, ja już dobrze wiem, że nie o to chodzi. No i obydwoje są nieszczęśliwi. Nie dlatego, że siebie nie kochają, tylko dlatego, że siebie nie słuchają. Nie akceptują tej prawdy, którą mówi druga strona, bo ja wiem lepiej, bo ja to tak czuję, bo tak wyglądasz, bo taki masz ton głosu. Wierzmy w słowa. No napisałem, bo ktoś zadaje pytanie, a nie słucham odpowiedzi. To po co zadaję pytanie? To prawda. Karin napisała, przeczytam ci, bo to fajne, przypomina mi się historia z facetem, który chce pożyczyć wiertarkę od sąsiada, tylko całą scenkę odgrywa w myślach, oczywiście wymyśla negatywne odpowiedzi, finalnie gdy idzie do sąsiada, mówi, a nie chcę twojej wiertarki, tylko trochę bardziej wulgarnie. Nie? Używam tego przykładu tutaj właśnie z klientami, tylko z patelnią. I kiedy pukamy do drzwi, kiedy mówimy lewą nogą stanę, pożyczy, prawą nie pożyczy, staję, prawą nie pożyczy, pukam do drzwi, pyta sąsiad, co tam u ciebie, Piotruś? A ja mówię, a wsadź se tą patelnię, bo ja już wiem, jak będzie, bo ja już wiem, co się wydarzy, bo ja już wiem, co ona chciała, co on chciał. Chodzi o to, że nic nie wiem, dlatego pytam. I najpierw, bo to zobacz, jak to fajnie przechodzi, narzekam, inaczej, najpierw wiem, co on, ona chcieli powiedzieć, zrobić, jakie mieli intencje, a później narzekam, że nie rozmawiamy, misiu. Dlaczego nie rozmawiamy? Bo wiesz lepiej, z tobą się nie da rozmawiać, bo cokolwiek powiem, to i tak przekręcisz, i tak powiesz swoje, więc uczysz mnie tego, że robię jak chcesz, dobra, nie wiem, i nie mam odwagi odejść. Wiesz co, mówisz o tym rozmawianiu, wiele kobiet w ogóle narzeka na to, że nie mają możliwości rozmawiania ze swoimi mężczyznami w taki sposób, w jaki by chciały, że w ogóle mało rozmawiają, a już na pewno nie na te głębokie tematy, które byśmy chciały. Ja powiem ci, po wielu latach, ja już po rozwodzie ze swoim mężem, pamiętam jego zdanie i ja nie wiem, czy on nie miał racji wtedy akurat, Rafał, jak mi mówił do mnie, bo ja chciałam rozmawiać o różnych rzeczach, chciałam rozmawiać o tym, co jest po śmierci,
chciałam rozmawiać o terapii, o Bogu, o różnych bardzo głębokich rzeczach. I jak przychodziłam w piątek, to on mówi: Jezu, w piątek, weekend idzie, jestem po całym tygodniu, a ty znowu o tej śmierci. Potem przychodziła niedziela: Jezu, przecież tydzień idzie, a ty teraz znowu wracasz z takimi poważnymi tematami. I kiedyś mi powiedział, że coś, czego może jakoś tak nie rozumiałam wtedy, że no ale przecież masz przyjaciółki, możesz sobie z nimi pogadać o tych wszystkich rzeczach. Ja byłam wtedy obrażona, bo mi się wydawało, że jakby no, mój mężczyzna jest od wszystkiego, tak? On jest i od zabawy ze mną, i od gadania ze mną, i od seksu ze mną, i o głębokie tematy, i płycze. Ja nie wiem, czy zawsze, Piotrek, tak jest, że my musimy dostać wszystko w tej relacji, łącznie z tymi głębokimi tematami, czy nie warto czasem po prostu sobie pomyśleć, że tutaj mam to, a mam też przyjaciółki, z którymi sobie mogę te tematy poprzegadywać na takim poziomie, na jakim chcę. Nie wiem, tak się dzielę z tobą spontanicznie, bo to nie o to chodzi, żeby nie gadać. To wszystko zależy, co jest celem, bo jeżeli ja chcę sobie pogadać o Bogu po to, żeby poznać siebie, żeby poznać innych zdanie, żeby jakby mieć refleksję, czyli robię to dla siebie, to jak najbardziej mogę rozmawiać z każdym, z osobami w pociągu, w tramwaju, w restauracji, w sklepie, tylko trzeba po prostu otworzyć usta i nie ma problemu, każdy ma jakieś zdanie. Natomiast jeżeli chcę się dowiedzieć, co mój partner, co moja partnerka o tym myśli, no to już musimy porozmawiać we dwoje. Czyli najpierw musimy ustalić cel. To jest kolejne słowo, którego używam na terapii z parami. Kiedy ktoś coś rzuca, ja mówię: no dobrze, a jaki jest cel tego, co właśnie pan powiedział? W jakim celu? Czego pan oczekuje? Co się teraz właśnie wydarzy, kiedy my rzucamy oceną, kiedy my rzucamy równoważnikami zdań i tak dalej? Ja wszystkich uczę, jeżeli nie ma znaku zapytania, nie odpowiadamy. No oczywiście w napięciu, kiedy normalnie rozmawiamy, no to wiadomo, dyskutujemy, przekrzykujemy się, fajnie jest. Ale kiedy już rośnie napięcie, kiedy jest jakiś problem, jest jakaś kłótnia, awantura i ktoś rzuca: bo ty zawsze. Czemu nie odpowiadasz? Bo nie było znaku zapytania. O co chcesz mnie zapytać? No właśnie. Bardzo ważne. My się często kłócimy, każdy o swoje. A nie ma dialogu. A dialog to jest pytanie-odpowiedź. Pytanie-odpowiedź. No bo pytanie powinno być: czy ty zawsze? Bo uważam, że ty zawsze. Nie, nie zawsze. Zdarza mi się, za co przepraszam, ale najczęściej nie. Aha. Zadajemy pytania. I oczywiście to, co mówisz, są pytania nie w czas i nie wprost, bo jeżeli on faktycznie pada na twarz w piątek, marzy tylko o tym, żeby przełożyć się na kanapę, odpalić sobie... W niedzielę też padał i w poniedziałek i w środę też padał. To znaczy, że miał niehigieniczny tryb życia i był przemęczony i nie nadawał się do życia. To takiemu mężowi robi się prezent w postaci urlopu i się mówi: masz 2 dni na odespanie, a 3 dnia idziemy do restauracji i rozmawiamy o Bogu. Ale wiecie, co się dzieje? Ale nie, on był najlepszy, bo ja go uwielbiam, to jest mój były mąż, ale słuchajcie, to było cudowne, ponieważ on po którejś mojej interwencji, że nie, bo on bardzo dużo pracował, to dokładnie jest tak, jak mówisz, jechał na urlopy z tym komputerem, na którym non-stop pracował, wtedy habilitację robił czy coś. I słuchajcie, ja się zbuntowałam, ale ja byłam bardzo młodziutka, no on był starszy ode mnie, więc ja się ale w końcu się zbuntowałam. Wiecie, co on brał? Brał notesik, ale chciał iść na kompromis ze mną, naprawdę, no mówi: zobacz, nie mam komputera, ale miał czarny notesik i 3 flamastry. Niebieskim, tam zielonym zaznaczał sobie swoje myśli, pomarańczowym zaznaczał swoje tam idee, a żółtym, i on mówi do mnie: zobacz. I cały czas siedział, pisał i kreślił, więc właściwie to było to samo, tylko w czarnym notesie, którego nienawidziłam, tego notesu. No bo czas dla siebie powinniśmy mieć i jeżeli nie masz dzisiaj, kochanie, czasu, to pytamy: ok, zaproponuj, kiedy się ze mną umawiasz na spotkanie, rozmowa o Bogu, proszę bardzo, rozmowa o duchowości, rozmowa o terapii, rozmowa o naszej starości, na przykład jak ją sobie wyobrażamy. Kiedy? W ciągu najbliższych 2 tygodni. Ja sobie wpiszę do notesika, kiedy się spotykamy i gdzie, żeby o tym porozmawiać. I naszym obowiązkiem jest znaleźć ten czas. Bo jeżeli chcemy z kimś być, to tak, zawsze mamy czas. Zawsze mamy czas. Dla mnie nie ma problemu z tym, że jeżeli ktoś będzie potrzebował z mojej najbliższej rodziny mnie do czegoś, siadam z notesem, odzwaniam i odwołuję wszystkie wizyty. No bo ktoś jest ważniejszy. Natomiast jeżeli ja nie mogę,
być z moim dzieckiem, z moją żoną, nie wiem, z moimi rodzicami, bo pracuję, no to znaczy, że ta praca jest ważniejsza. Proste. No to po co mi związek? I oczywiście jest mi ten związek po coś, po to, żeby wszystko funkcjonowało. I wtedy ta kobieta najczęściej, bo mężczyźni mają jedną rolę społeczną, w cudzysłowie oczywiście, nie powinno czegoś takiego być, ale jest, że ta kobieta mu stwarza warunki. Tak. Dom jest ogarnięty, dzieci są ogarnięte, zakupy są zrobione, obiad jest zrobiony, pranie, sprzątanie, a pan mistrzunio pracuje. No masakra. Ale oczywiście ale są kobiety, które uwielbiają, bo mają wtedy święty spokój. Jasne, ale nie, nie, to jest taki unowocześnione to jest, ten patriarchat jest unowocześniony, on polega na tym właśnie to, co ty powiedziałeś, plus to, że jeszcze fajnie, żeby się samorealizowała, nie, żeby też miała jednak swoją, żeby mógł powiedzieć, że moja żona pracuje tu i tu, no jednak, że nie siedzi w domu, więc to jest jeszcze dodatkowo, jeszcze ta czapeczka musi być, wiesz, kariery, nie, i jak tu temu sprostać. Kolejny temat, mocny bardzo, ale on się też pojawia, to jest to co zrobić, Basia pyta, kiedy mój partner cały czas mnie deprecjonuje. I myślę, że to są dwie strony trochę, Piotrek. Z jednej strony to jest to, że ktoś deprecjonuje, ktoś mówi o mnie źle, ściąga mnie w dół, krytykuje non-stop i tak dalej, ale też jest druga strona, która wchodzi w tą rolę, bądź słyszy wszystko jako deprecjonowanie. To nie do ciebie, Basiu, ale czasami mi się zdarza też pracować z kobietami, które mam wrażenie później ze sobą, jak ja jestem w kontakcie z nimi, że ona słyszy, ona ma ten filtr na to, że ona słyszy wszystko jako deprecjonowanie. To co wtedy? No, w pierwszej sytuacji, kiedy deprecjonuje, no to też jakby no tu chodzi o to, żeby uczyć się asertywności, bo nie jesteśmy asertywni, żeby powiedzieć, no ty masz swoje zdanie, ja mam swoje zdanie, dlaczego mam uważać, że twoje jest ważniejsze niż moje, skoro ja wiem lepiej, jakie są moje intencje, jakie są moje zachowania, jakie są moje myśli, jakie jest hierarchia wartości, zasady, więc jeżeli ty uważasz, że jestem beznadziejna, beznadziejny, no to jakby jest twoje zdanie, powiedz mi, po co ze mną jesteś, skoro to świadczy o tobie, że z całego nie wiem, 5 miliardów kobiet wybrałeś sobie tą po prostu idiotkę, jakby no wiesz, słabo to o tobie świadczy, no też nie jest to najmądrzejsze, skoro ja jestem taka głupia. I zastanawiamy się, po co my jesteśmy z kimś, kto po nas jedzie, co nas deprecjonuje, co nam to daje, co nam to pokazuje. Co ci to daje? Bo my też niestety niektórzy lubimy przybijać się do krzyża i poświęcać w imię czegoś, bo ja go tak kocham. A Mosak ma takie powiedzenie, żeby stworzyć związek, potrzebna jest miłość. Żeby stworzyć szczęśliwy związek, miłość jest absolutnie niewystarczająca. Chodzi o to, żeby odważyć się, powiedzieć, odchodzę od ciebie, bo cię kocham, ale nie mogę zrealizować z tobą szczęśliwego małżeństwa. Więc przez tę moją miłość wyniszczamy siebie, ale to jest kompletnie bez sensu. Nasze dzieci potrzebują szczęśliwych rodziców, razem lub osobno, a nie dwoje skwaszonych ludzi nieszczęśliwych, którzy sobie robią tylko przykrości. Wszystkim polecam do obejrzenia stary dobry film Wojna Państwa, Rose. Do obejrzenia, jak to wszystko może się skończyć. Natomiast w drugiej sytuacji, kiedy ja tylko interpretuję, czuję, że się czepia i tak dalej, no to warto byłoby się przyjrzeć. Po pierwsze, ja nie uwierzę, że ktoś mi to powie, czyli tu mam problemy, no tutaj muszę mieć zaufaną przyjaciółkę, która wysłucha i powie, no ale halo, to ty jedziesz. To mi się raz tak zdarzyło. Jak się z jakimś młodszym znajomym ściąłem w SMS-ach, a że jechałem, to tak uwaga była rozproszona. Dawno temu już mi się mandat nie należy, ale wtedy to było straszne. No i spotykam się z innym kolegą, mówię, ty słuchaj, patrz jak młody mi pojechał. No i pokazuję mu te SMS-y. No on czyta, 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 aleś mu pojechał. Ja mówię, ja przecież on zaczął. On mówi, tak, no zachował się nieelegancko, ale jak się odwinąłeś, to mu kapcie pospadały. Ja mówię, pokaż. I później patrzę, no faktycznie. Wywołał u mnie coś takiego, że przejechałem się po nim po prostu równiutko. Nie miałem świadomości, bo myślałem, że tylko się bronię i wyjaśniam. No, ale tak wyjaśniłem, że... Czyli my czasami nie mamy świadomości, jak to jest, więc jeżeli przyjaciel, przyjaciółka powie nam, że minasz, przesadzasz, a my tego nie czujemy, to musimy się zastanowić, jakby z jakiego poziomu my czujemy cały czas się deprecjonowani, co z nami nie tak. I tu warto byłoby po takiej rozmowie z przyjaciółką pójść do psychologa
i zastanowić się, z czego może wynikać, bo to jest bardzo indywidualne to, że ja się czuję gorszy, gorsza, że ja wszystko odbieram jako atak, co jest ze mną nie tak. I tu może się okazać, że na przykład mam osobowość lękową, tak mówię bardzo ogólnie, bo to są bardzo specjalistyczne, specyficzne rzeczy i może warto iść do psychiatry i na przykład mam niskie poczucie wartości, jakąś terapię farmakologiczną też dodatkowo, żeby złapać jakiś grunt i na nim budować terapię, na której poczuję się lepiej, będę miał poczucie własnej wartości wyższe i wtedy przestanę odbierać wszystko jako atak. Ja tylko muszę ci przerwać, bo jest pozdrowienia od kogoś, kogo bardzo lubisz podobnie jak ja i kto nas pozdrawia, to jest doktor Nerwica. Marcin, byliśmy wspólnie na konferencji w trójkę ostatnio. Marcin, pozdrawiam cię najserdeczniej, kochamy cię i też cię bardzo zapraszam, dawno cię u mnie tu nie było. I twoją żonę, bo żona słuchaj, słucha kawki, uwielbiam żonę Marcina. Słuchajcie, a Basia pisze, która mówiła o tym deprecjonowaniu i to jest też odpowiedź na to, co ty mówisz. Proponowałam rozstanie rok temu. Co to znaczy proponowałam? Jakby, tak jakby to było ta sprawczość też, znaczy rozumiem proponowałam, ale gdzie jest sprawczość? Ale to właśnie pokazuje, że jestem w jakiś sposób uzależniona od decyzji, humorów i słów drugiej osoby. Proponowałam, tu zawsze opowiadam moim klientom wspaniały wywiad z panią Beatą Tyszkiewicz. Widziałem na własne oczy, kiedy jeszcze miałem telewizję, bo od paru lat nie mam. Ale na szczęście teraz można filmy oglądać bez posiadania telewizji jakiejkolwiek, więc to jest ten plus, a ja lubię filmy, bo w nich czasami naprawdę jest wiele ciekawych rzeczy. I pani Tyszkiewicz została spytana właśnie w temacie rozstań i związków, jak do tego dochodzi. I ona opowiadała taką historię, że miała partnera, ja oczywiście teraz trochę zmyślam, no bo jeden do jednego nie pamiętam, że mieszkał na 10 piętrze, i ona u niego pomieszkiwała, mieszkała i któregoś dnia odbierają tam z jakiegoś planu, z dworca, wsiadają do windy, on pyk, naciska 7 piętro. Ona sobie myśli, oj, pomylił się, dojeżdżają na 7, on, o rany, co to, pyk, to 10. Drugi raz mówi, za 2 tygodnie odbieram je z lotniska, wsiadamy do windy, on znowu 7. No wtedy się zaczęłam zastanawiać, kto mieszka na tym 7? Jakaś taka młoda nauczycielka mieszka, jakaś samotna matka mieszka, coś. Okej, znowu dojeżdżamy na to 7, on mówi, o rany, co to, znowu 10. No i za trzecim razem, jak mnie tam po miesiącu odebrał z jakiegoś planu, z czegoś, z wyjazdu, bo ona dużo pracowała, znowu nacisnął 7, no to wtedy się wyprowadziłam. Dziennikarka pyta, ojej, kto mieszkał na 7? Nie pytałam. To jest sprawczość. Mhm. Jeżeli 3 razy nacisnąłeś 7, mieszkając na 10, a tam mogą się dziać ciekawe rzeczy, no to po prostu trzeba mieć honor i godność. Wyprowadziłam się. A kto mieszkał? A jakie to ma znaczenie? To prawda. I znowu, skoro z nim nie była, bo mogła się pomylić, każdy ma prawo, to by leżał na wycieraczce, wyjaśniał, błagał, mówił, nie popsujesz mi tego, to są bzdury, jeździł za nią. A skoro nie byli razem, to znaczy, że przyjął to z godnością i się o to nie walczył. Tak samo tu zaproponowałam rozejście. Tak. Naprawdę facet zgodzi się, który ma wygodne życie na rozejście, ma worek treningowy, w którego wali, ładuje i może odreagowywać cały dzień, ma posprzątane, ubrane, dzieci zadbane i on przyjmie propozycję odejścia? No nie. To też jest trochę tak, że czasami my nie chcemy sami podjąć tej decyzji i wziąć odpowiedzialności za tą decyzję, prawda? Mimo tego, że wiem, że rację, cudzysłowie, ale argumenty są po mojej stronie. Czuję się deprecjonowana, to wystarczy. Czuję się źle w tej relacji. Ja chcę odejść, ale podjęcie takiej decyzji, powiedzenie odchodzę, powoduje, że czujesz się odpowiedzialna. A jeśli ktoś, tak przepraszam Basiu, że na twoim przykładzie, ale jakby tu się wystawiłaś troszkę, nie? Że jakby jeżeli ja mówię o takiej biernej, pasywnej strony, tak jak ty mówisz, to w jakimś sensie ty wciąż się wbijasz w tą rolę ofiary. Nawet w tym, jaką masz narrację w ogóle całej tej sytuacji i nawet to, że nie chcesz wziąć odpowiedzialności za tą decyzję, tylko bardziej pozostać w roli ofiary, której mąż podejmuje decyzję, że odchodzi. No tak to czuję. Ale mamy wspaniałą metodę manipulacyjną. Skoro jesteśmy ofiarami manipulacji, możemy wykorzystać tę broń w ochronie siebie przeciwko tej osobie, bo wtedy się mówi tak. Kochanie, jest mi ciężko, jest mi trudno, czuję się deprecjonowana przez ostatnie lata, mam propozycję. Chodźmy do terapeuty od związków i umówmy się na 5 co najmniej wizyt, żeby poprawić nasze małżeństwo. Ale oczywiście zaakceptuję twoją odmowę i niechęć pójścia na 5 i zrozumiem, że dla ciebie to oznacza, że nasz związek się kończy.
I co on ma powiedzieć? I to jest przerzucenie odpowiedzialności, bo on powie, chyba zgłupiałaś, nigdzie nie pójdę. Wtedy się mówi, ok, rozumiem, że dla ciebie to jest odrzucenie próby ratowania związku, więc w takim razie w ten nie wprost sposób powiedziałeś mi, że nie zależy ci na naszym związku, akceptuję, rozumiem, że nie chcesz dalej ze mną być, więc pakuję się i odchodzę, dziękuję, albo się wyprowadź, bo to moje mieszkanie. Zrzucamy odpowiedzialność. Jesteśmy manipulowani całe życie przez polityków, przez nauczycieli, przez sąsiadów, rodzinę, rodziców, dzieci. Jeżeli jest nam źle, zróbmy raz ten sam numer im i zrzućmy odpowiedzialność na nich. Jeżeli zareaguje, super, jeżeli nie zareaguje, mamy wolne ręce, podjął decyzję za mnie, on chce rozstania. No dobra, trudno, akceptuję to. Trochę się zgadzam, chociaż nie lubię uogólnień z profesorem, z Lwem Starowiczem. Teresa pisze, że profesor Starowicz powiedział, że facet odejdzie od kobiety sam w większej ilości przypadków, dopiero wtedy, gdy ma przygotowane już drugie łóżko. Póki nie ma tej pewności i ma pewne wygody w obecnej relacji, sam tego nie zrobi. Nie lubię tak generalizować, ale moje doświadczenie i z moimi też osobami, z którymi pracuję czy przebywam, jest często takie, że jak mężczyzna bardzo się spieszy, żeby wyjść z relacji i w ogóle podejmuje taką decyzję, nie zawsze, ale bardzo często, ta determinacja płynie z tego, że jest przygotowana już inna relacja. Bo kobiety nie boją się tak same odchodzić. One ogarniają to życie z różnych powodów. One są przyzwyczajone do tej samodzielności. Mężczyznom trudniej jest podjąć decyzję. I kiedy taką mają motywację, takim dmucha z tyłu, to ktoś im dmucha, mam wrażenie. Znaczy ja też mam takie doświadczenie. Jest tak, że mężczyźni mają taką cechę przyzwyczajania się do wszystkiego. Mężczyzna w każdych warunkach przeżyje, czy jest czysto, czy brudno, czy jasno, czy ciemno, czy zimno, czy ciepło. Mężczyźni niestety nie mają potrzeby poprawiania sobie. Oczywiście to też się przez lata zmienia. Mamy więcej teraz możliwości, pieniędzy, warunków. Możemy wynająć kogoś do sprzątania, to się zmienia. No ale generalnie mężczyzna ma cechę jakby przystosowawczą do każdych warunków. Kobieta jednak potrzebuje o siebie zadbać i tak dalej. Mężczyzna potrafi wyjść rano z domu bez prysznica, ale potrafi, więc jakby no, mamy różnie. Natomiast czasami jest tak, że nawet jeżeli jest mu źle, to on, tak jak mówisz, nie ma odwagi odejść, no bo jest jakiś, nie ma odwagi, nie ma pomysłu i czasami jest tak, że daje się uwieść jakiejś kobiecie po to, żeby się zmotywować. I często te kobiety są katalizatorem zmiany li tylko. Ja często namawiam mężczyzn, którzy się pojawiają, bo tacy też się pojawiają, że właśnie z tą żoną jest beznadziejnie tyle lat i pojawiła się jakaś kochanka, ktoś i on się do niej wyprowadza. Ja wtedy mówię stop. Niech pan się wyprowadzi do siebie. Zawsze pan zdąży się wyprowadzić do niej. Jeżeli udaje mi się namówić, że on sobie wynajmie to mieszkanie, że on się wyprowadzi do siebie, zdarza mi się, że ci panowie wracają, z rzadka, ale zdarza mi się, no bo rzadko kto przychodzi do psychologa się pochwalić, nie? Kiedyś przyszedł gość, który przyszedł mi podziękować i powiedział, panie Piotrze, ja bardzo panu dziękuję, bo kiedy się wyprowadziłem do siebie, to po miesiącu, po dwóch ta kochanka już nie była taka atrakcyjna. Ona była tylko powodem, dodatkowym motywatorem do odejścia. Odejście było spowodowane tym, że byłem nieszczęśliwy w związku, a nie, że miałem kochankę i musiałem do niej, bo się zakochałem i głowę straciłem. Nie. To była ta kropla, która przelała ten kielich goryczy i miałem powód i motywację do tego, żeby coś zrobić ze swoim życiem. Więc to nie jest tak, że facet po prostu musi mieć drugie łóżko. No kiedyś tak było, no pamiętajmy, pan Lew Starowicz też już jest wiekowy i też jakby, no i zmienimy temat. Ale często jest tak, to prawda, często jest tak, że wiesz co, że zamiast odejść, albo zamiast porozmawiać, albo zamiast nazwać głośno, tak jak ty powiedziałaś, sparafrazować, czy powiedzieć głośno, stary, wydaje mi się, że mamy gigantyczny kryzys naszej relacji, nie wiem, przestało mi być dobrze w łóżku, nie wiem, nie podoba mi się to, jak jest i tak dalej, to my tak naprawdę znajdujemy sobie taką osobę na zewnątrz, po czym wracamy do tej, jesteśmy w tej relacji i jeszcze bardziej zaczynamy dewaluować wszystko, co w tej relacji jest, bo jeszcze bardziej jak w krzywym zwierciadle widzimy wszystkie trudności i tak naprawdę... A to bywa różnie, bo tu ciekawostka, bo patrzę, czas nam się kończy. Czasami to poprawia związek, bo mi się już nie chce walczyć, kłócić, dyskutować, bo mam na zewnątrz alternatywę. I ludzie myślą, że a, poprawiło mi się w związku. A. I wtedy chodzi o coś takiego, czy kobiety, czy mężczyźni mówią, że nie mają siły odejść. Ja mówię, słucham? Pani to jest siłaczka, ja bym z tym gościem, jeżeli to jest prawda, co pani mówi, przynajmniej połowiczna, ale tydzień nie wytrzymał, pani z nim wytrzymała 15 lat.
Pani ma siłę, pani nie ma tylko odwagi. Chodzi o odwagę. Ja staję w drzwiach i pokazuję, przechodzę przez próg. Mówię, pani mi powie, ile siły potrzeba do tego ruchu? Niewiele. Natomiast potrzeba ogromnej odwagi, żeby zebrać się, żeby postawić coś na ostrzu noża, żeby powiedzieć, że zawalczmy, a jeżeli nie, to się rozstańmy, żeby pójść do tego psychologa, żeby załatwić, żeby popracować, a na koniec, jeżeli nie przynosi to efektów, po prostu postanowić odejść i po ludzku to zrobić, dogadać się i załatwić sprawę. To wymaga odwagi, nie siły. Siłę to my mamy, siedząc w beznadziejnych związkach, ponosząc te konsekwencje emocjonalne, psychiczne, znosząc upokorzenia, obrażanie się, obrażanie nas i tak dalej. Do tego potrzeba siły. I my tę siłę mamy. Powiedz mi na koniec, a propos tych związków, które się jeszcze nie rozpadły, nie zdradziły, jak dbać o taką relację? Na pewno dużo też podpowiadasz różnych rzeczy. Ja mam wrażenie, że my, większość z nas w którymś momencie się od siebie oddalamy, pracujemy, rzucamy się w wir innych rzeczy, zapominamy o sobie, stajemy się obcy sobie i te związki tak zupełnie bezsensownie się rozpadają, bo jest często za późno. Okazuje się, że ja już go nie lubię, jest mi obcy, nie chcę z nim spać i tak dalej. Co my możemy zrobić, żeby o tą relację swoją zadbać? Jeśli słucha nas bardzo dużo dzisiaj osób, prawie 3000 osób, są tam osoby, które są w relacjach, są te, których powiedziałeś dzisiaj, miej odwagę, idź po odwagę, jesteś silna, ale są też ci, którzy są i chcieliby coś zrobić dobrego dla swojej relacji, idą święta, słowo Boże od Ciebie, Piotrze. Wyglądam jak Mikołaj, to taki prezent. Mikołaj. Cztery stadia życia mężczyzny, znasz, pierwsze wierzę w Mikołaja, drugie nie wierzę w Mikołaja, trzecie udaję Mikołaja, czwarte wyglądam jak Mikołaj, więc ja jestem w czwartym stadium już jestem. Daniel, natomiast... Co zrobić w związku? Przede wszystkim szukać dla siebie niszy. Ucieczki z domu, ucieczki od dzieci, ucieczki od rodziny we dwoje. Swoje rytuały, swoje przyjemności, swoje te rzeczy, które robimy, lubimy. Bo my, ja to mówię, logistykę trzeba. Ja często pracuję najpierw logistyką, żeby znaleźć ten czas, żeby nie tylko zakupy, szkoła, praca. To jest okropne. To jest jakby bycie w jakimś wystandaryzowanym matriksie, w którym nie ma miejsca na związek. A związek to jest dwoje dorosłych ludzi, którzy mają swoje żarciki, podśmiechujki, swoje kawiarenki, swoje spacerki. Bez dzieci, bez rodziców, bez przyjaciół. Mnie przeraża to, że ludzie przychodzą do mnie do gabinetu i jakby mówią, że nie mają czasu porozmawiać i robić. Ja mówię, no dobra, a weekendy, a wakacje? No mamy grupę znajomych, z którymi spędzamy każdy weekend, każde wakacje. Ja mówię, co? Koszmar. Jedźcie we dwoje gdzieś, ucieknijcie od tego świata. Jak można ze sobą porozmawiać, jeżeli ciągle jesteśmy z kimś? I tak. Też chodzi o to, żeby odkryć to, że na przykład się nudzimy i z tych nudów przez te trzy dni, powiedzmy piątek wieczór, niech będzie do poniedziałku rano, bo tak też można, patrzymy na siebie i mówimy, ty nudno, no nudno, to co porobimy? A co robiliśmy kiedyś? Co lubiłeś? Co lubiłeś? Jakby szukamy swoich jakichś upodobań, swoich jakichś tradycji, mówi się księgi rodzinne i tak dalej, tej psychologii, coś, co my we dwoje lubimy robić sami, bez dzieci, bez znajomych, bez nikogo. A druga rzecz, to mamy siebie przede wszystkim akceptować, podziwiać, szanować i szukać bliskości. Czyli ocieramy się o siebie, poklepujemy, przytulamy, całujemy, wyznajemy uczucia w przelocie, kiedy nie ma czasu. Te ręce niech nam po prostu wędrują po ciele drugiej osoby. To jest śmieszne, to jest zabawne, jak się tyłek swoją żonę, bo akurat przechodził. I to jest super, bo to jest ta bliskość. Nie robimy tego z innymi osobami, mam nadzieję, więc to jest takie nasze, to jest takie bliskie, to jest takie czułe. I w tym wszystkim mamy mieć dużo poczucia humoru, akceptację i umiejętność przepraszania za to, że może masz zły dzień, nie czuję się winny, ale przepraszam, że ta dziwna sytuacja doprowadziła do tego, że masz popsuty dzień. Czyli jakby bądźmy ze sobą po prostu, w jakiejkolwiek formie, wysyłajmy sobie memy, wysyłajmy sobie SMS-y i pamiętam, jak tutaj jedni tutaj ludzie nie komunikowali, tam też był problem z seksem, mówię, nakręcajcie się przez cały dzień, wysyłajcie sobie jakieś zdjęcia, jakieś memy, jakieś tam żarciki, śpiństewka, jakieś podteksty,
No i przychodzi kobieta, przełamali pewną granicę, bo ja pytam, co się stało, ona mówi, no już mnie nic nie zdziwi, bo mąż wysłał mi zdjęcie. Zbliżenie w pewnym stanie, a ja nie wiedziałam i otworzyłam to zdjęcie w tramwaju, siedząc na fotelu. Nade mną kilka osób. Już mają historię do opowiadania, już ich coś łączy, już się z tego śmieją. Ona się zawstydziła, ale to takie zdrowe, bo to jest jakby jego bliskość, jego jakby odwaga przed nią. To jest ich prywatna, intymna sprawa tak naprawdę. To nas łączy. Ta intymność. A co kupić chłopu na święta pod choinkę? Spytać, czego potrzebuje, jak niczego nie potrzebuje, to powiedzieć, słuchaj, ze mną przejdziemy się po sklepach, może czegoś chcesz, lub zastanów się, co ty byś sobie kupił. Bo mężczyźnie jest strasznie trudno zrobić prezent, ewentualnie akceptujemy coś z kategorii, które już mamy. Czyli jeżeli ktoś czyta książki, to książkę, jeżeli człowiek się interesuje motoryzacją, to coś, nie wiem, kurs doszkalający, jakieś tam rzeczy, jazda Ferrari, jakby są takie prezenty. Jeżeli lubi jeździć rowerem, no to powiedzieć mu, słuchaj, w prezencie pisze na kartce, masz weekend z kolegami na wiosnę na rowery, gdzie z tobą nie muszę jechać, wybieć, który to jest weekend. To też jest prezent, jeżeli zawsze wszyscy jeździmy razem, a ona mu nie pozwala dłużej niż 6 godzin dziennie jeździć. No co to jest 6 godzin? Na przykład dla takiego fana rowerów. Cokolwiek, co się z nim wiąże. Bo on ma poczuć, że ona go zna, że ona go poczuła i że to jest coś z jego jak nie wiem, pasji, doświadczeń. Mężczyzna też lubi doświadczać. Mnie przerażają prezenty moich dzieci na urodziny. Ja już latałem we flyu, ja już nurkowałem, a teraz na urodziny dostałem właśnie godzinę ślizgania się samochodem po torze. To jest niesamowite, już jestem przerażony. Ja bym w życiu tam nie pojechał na to nurkowanie sam, nie miałbym czasu, nie miałbym odwagi. No prezent muszę zrealizować, prawda, no bo szkoda kasy. I mężczyźni lubią przeżywać. Lubią. Latarkę, czołówkę. No, ale jeżeli on potrzebuje, jeżeli go słuchamy, że on coś w ogródku robi, nie ma światła w garażu, że zagląda pod maskę wieczorem i musi ustawić się pod latarnią, to ta czołówka mu się przyda. Tak, jeżeli faktycznie nie, on tak... Jak on wieczorem przychodzi z tego, narąbał drewno z tą latarką, czołówką, to powiem wam, że ta latarka, czołówka działa. A wiem, co mówię, Daniel ma naprawdę dobrą latarkę, czołówkę. No dobrze, kochany, ściskam cię, dziękuję, bo już nie przedłużam ci, zabrałam ci cały poranek. Bardzo ci dziękujemy. Niektórzy mówią, że ci bardzo też dziękują. Piszą do ciebie też sexy Mikołaju, więc już tam sobie zrób z tym tego. Piotrka znajdziecie na Instagramie, nagrywa swoje filmiki, gada do ludzi, więc Piotrek Mosak jest i sobie tam pójdźcie, na pewno tam do ciebie oni przyjdą. Ściskam cię, dziękuję, życzę ci dobrych świąt, życzę ci, żebyś dostał jakiś kolejny na kosmiczny prezent i będziesz latał w wirtualnych przestrzeniach. Wielenie skoki spadochronem, tego się boję, że jak już im zabraknie pomysłu, będzie skok spadochronem. Przerażam mnie. To będziesz skakał. Was zapraszam dzisiaj wieczorem na Instagrama na live'a z Piotrkiem, chciałam, wiesz, to jest Piotrek ten, z Filipem Cembalą. Wszystkiego dobrego dla całej twojej pięknej. Tobie też, dobrych, rodzinnych, ciepłych, spokojnych świąt, tak, bez obowiązków, bez scenariuszy, bez filmów, tak żebyś się mogła spokojnie odłożyć w miłym towarzystwie i sobie odpocząć. Wszystkiego dobrego państwu też, spokoju i humoru na święta. Jutro się widzimy o 8.15, będzie profesor, znasz Pawła Holasa, który będzie opowiadał o różnych stanach świadomości, jest naprawdę świetnym terapeutą i też świetnym psychologiem, moim kolegą jeszcze z dawnych lat, także zapraszam was bardzo serdecznie. Piotrku, Piotrek, dziękuję, ściskam i do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, cześć. Do widzenia.